Dzień dobry, witam Was na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy o planie burza i powstaniu warszawskim. Czego dowiemy się na dzisiejszej lekcji? Poznamy przyczyny wdrożenia planu burza oraz szczegóły dotyczące jego realizacji. Poznamy przyczyny wybuchu oraz przebieg powstania warszawskiego. Poznamy też skutki planu burza oraz powstania. Zaczynamy od planu burza. Najważniejszym celem Armii Krajowej było przygotowanie powszechnego powstania na ziemiach polskich, które miało wybuchnąć w momencie, kiedy siły niemieckie wycofywałyby się po rozbiciu na Froncie Wschodnim. Jednak, mimo przegranej Niemców, ich odwrót przebiegał w pełnym porządku, co przekreślało plany polskiego dowództwa. Dlatego też na przełomie 1943 i 1944 roku opracowano nowy plan o kryptonimie Burza. Zakładał on włączenie się oddziałów armii krajowej w wyzwalanie ziem II Rzeczypospolitej we współpracy z nadciągającą Armią Czerwoną. Czerwoną. Na opanowanych terenach planowano ujawnienie struktur pa polskiego państwa podziemnego, które miały z kolei występować przed Sowietami w roli gospodarza polskich ziem. Do walki zamierzano przystępować strefami w miarę postępu jednostek sowieckich. Władze polskie na emigracji nie znały ustaleń konferencji teherańskiej. Na uchodźstwie panowało powszechne przekonanie, że działania zbrojne Armii Krajowej będą elementem udziału Polski w koalicji antyhitlerowskiej i w efekcie też pozwolą na utrzymanie wschodniej granicy w przedwojennym kształcie. Plan burza był zatem militarnie wymierzony przeciwko Niemcom, a jednocześnie miał chronić przed rozszerzaniem się wpływów politycznych przez Sowietów. Sygnałem do rozpoczęcia przez Armię Krajową realizacji planu burza było wkroczenie wojsk sowieckich na ziemię II Rzeczpospolitej. Jako pierwsze do walki ruszyły oddziały na Wołeniu i w Galicji Wschodniej. Na początku 1944 roku powstała licząca około 6000 żołnierzy 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK. Żołnierze Armii Krajowej razem z Armią Czerwoną walczyli z Ukraińską Powstańczą Armią oraz Niemcami, ponosząc duże straty. Ostatecznie dywizja uległa rozbiciu, a jej resztki, mimo wcześniejszej współpracy podczas walk z Niemcami, zostały otoczone przez Sowietów w lipcu 1944 roku. Oficerów uwięziono, a żołnierzy wcielano do armii zorganizowanej przy boku sowie Sowietów przez polskich komunistów. Opornych rozstrzelano lub zesłano do Łagrów w lipcu 1944 roku w ramach akcji burza. W okręgach wileńskim i nowogrodzkim Armii Krajowej przeprowadzono operację pod kryptonimem Ostra Brama. Polscy żołnierze przy współudziele Armii Czerwonej zdobyli m.in. Wilno, jednak Sowieci ponownie aresztowali polskich oficerów i rozbili żołnierzy. Podobnie zakończyła się też polska akcja we Lwowie. Łącznie około 50 tysięcy żołnierzy AK dostało się w ręce NKWD. A więc tutaj y, z jednej strony mamy y, Armię Krajową, która chce występować w roli gospodarza polskich ziem, a z drugiej strony e, Józefa Stalina i Związek Radziecki, e, który już ma plany co do ziem polskich, e, dotyczące e, podporządkowania ich dyktaturze e, Związku Radzieckiego. A więc e, wszelkie struktury, zarówno polskiego państwa podziemnego, jak i żołnierze AK, którzy przecież e, przez całą e, od momentu. Powstania przez całą wojnę walczyli o polską niepodległość. Oni nie zgodziliby się na zależność Polski od Związku Radzieckiego, stąd też byli po prostu dla Józefa Stalina niewygodni. E, co do e, przyczyn wybuchu powstania warszawskiego. Fiasko planu burza ukazało przywódcom polskiego państwa podziemnego powagę sytuacji. Kresy Wschodnie zostały utracone na rzecz Związku Radzieckiego, a niepodległość Polski była poważnie zagrożona. Stalin zaczął tworzyć w Lublinie ośrodek władzy komunistycznej, zależny od Moskwy. Dlatego też pod koniec lipca 1944 roku dowództwo Armii Krajowej podjęło decyzję o wywołaniu powstania w Warszawie. Oddziały Armii Krajowej miały opanować miasto, a potem planowano ujawnienie się cywilnych władz podziemnych. Sądzono, że Stalin inaczej niż w Wilnie czy w Lwowie, w stolicy nie zdecyduje się na brutalną rozprawę z armią krajową. Liczono też, że aresztowanie czy mordowanie Polaków walczących z hitlerowcami wpłynęłoby negatywnie na wizerunek Związku Radzieckiego i mogłoby też zachwiać sojuszem Wielkiej Trójki. Nie mogąc bowiem zlikwidować powstańców, Stalin, zdaniem powstańców, byłby zmuszony e, uznać rząd emigracyjny, co uratowałoby niepodległość Polski. Na decyzję o wybuchu powstania wpływ miały także nadawane pod koniec lipca z Moskwy apele polskojęzycznej rozgłośni w Związku Patriotów Polskich. Nawoływały one mieszkańców stolicy do spontanicznego chwycenia za broń. Władze podziemia obawiały się wówczas, że w atmosferze nienawiści do okupanta naród może posłuchać tego wezwania. Gdyby powstanie rozpoczęły oddziały komunistyczne, wówczas Stalin użyłby argumentu, że tylko polscy komuniści walczą z Niemcami i zachęcają naród do walki. Poza tym po wojnie dowództwo Armii Krajowej, uzasadniając swoją decyzję, powoływało się też na nastroje panujące wśród żołnierzy, gdzie nominowała chęć odwrotu za lata terroru. Jeżeli chodzi o samo powstanie e, warszawskie, to z wojskowego punktu e, widzenia Armia krajowa nie była przygotowana do jego wybuchu w Warszawie. Wcześniej, aby uniknąć niepotrzebnych strat ludności cywilnej, nie planowano bowiem prowadzenia walk w stolicy. Dlatego też duże ilości broni wysyłano do jednostek AK na wschodzie. W Warszawie znajdowało się, co prawda, 50 tysięcy żołnierzy, lecz tylko 10% z nich dysponowała bronią palną. Sam plan powstania był również opracowywany w pośpiechu, co spowodowało, że znalazły się w nim poważne błędy. Na bezpośrednią decyzję wydania rozkazu o wybuchu powstania wpływ miało zbliżanie się frontu oraz ewakuacja niemieckiej administracji. 27 lipca 1944 roku Niemcy nakazali stawienie się 100 tysiącom mężczyzn do pracy przy budowie fortyfikacji nad Wisłą. Mieszkańcy zignorowali to wezwanie, a dowództwo Armii Krajowej, Armii Krajowej, które podejrzewało, że może być to początek masowej eksterminacji Polaków, zarządziło arm w oddziałach konspiracyjnych. Dnia 31 lipca komendant główny Armii Krajowej, generał Tadeusz Komorowski otrzymał informację, jak się później okazało błędną, o pojawieniu się radzieckich czołgów w, prawo, w prawobrzeżnej Warszawie. Wydał wówczas rozkaz rozpoczęcia powstania w Warszawie w dniu 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17, która otrzymała kryptonim godziny W. Bezpośrednim dowódcą powstania mianowano pułkownika Antoniego Chruściela, pseudonim Monter. Wybuch powstania w stolicy nie zaskoczył Niemców. Spodziewali się oni takiego wystąpienia od dawna. Zdziwiła za to okupantów liczba powstańców i ich determinacja. Mimo że w Warszawie znajdowało się kilkanaście tysięcy niemieckich żołnierzy, przez pierwsze dni inicjatywa należała do Polaków. Oddziały Armii Krajowej walczące oraz walczące z okupantem jednostki innych organizacji konspiracyjnych opanowały znaczną część Warszawy. Niemcy utrzymywali jednak silnie ufortyfikowane punkty oporu koszary, mosty i lotniska. Warszawiacy entuzjastycznie powitali powstanie, Wywieszano polskie flagi, budowano barykady, do oddziałów masowo zgłaszali się ochotnicy. Po raz pierwszy od początku wojny w Warszawie działały legalnie polskie instytucje. Zaczęto wydawać gazety, organizowano pokazy powstańczej kroniki filmowej i spektakle teatralne. Powstańcza radiostacja nadawała swój program aż do dnia okupacji. Jeżeli e, chodzi teraz o same e, sam przebieg Walk w Warszawie podczas powstania warszawskiego, to zdecydowanie na to podkreślenie zasługuje ten wielki entuzjazm mieszkańców i wiara, z, którą, z jaką wierzyli w sukces powstania. Niemniej jednak powstańcom nigdy nie udało się zdobyć kluczowych pozycji w mieście, ani też zapewnić sobie połączenia między walczącymi dzielnicami. Niemcy dysponowali posiłkami. E, które mogli ściągnąć do Warszawy, tak też uczynili i po ściągnięciu tych posiłków rozpoczęły się ciężkie i krwawe walki. E, pomimo słabszego uzbrojenia Pol Polacy, polscy powstańcy stawiali bohaterski opór aż przez 63 dni. W pierwszych dniach zmagań powstańcy zajęli większą część Śródmieścia Stare Miasto, Powiśle, Żoliborz, Wolę oraz część Mokotowa. Jednak dzielnice były odseparowane od siebie, a kontakt utrzymywano tylko dzięki specjalnym kurierom poruszającym się między innymi kanałami. Nie zdobyto żadnego z zakładanych celów wojskowych, co uniemożliwiło dozbrojenie walczących oddziałów. Ponadto, tuż po wybuchu powstania, swoje działania bojowe wstrzymała Armia Czerwona, która znajdowała się już niedaleko stolicy. Lotnictwo sowieckie, które panowało dotąd nad Warszawą, wycofało się, umożliwiając Niemcom ataki z powietrza na pozycje powstańców. Po początkowym zaskoczeniu Niemcy szybko przystąpili do działania. Hitler rozkazał zniszczyć polską stolicę i wymordować jej mieszkańców. Do tego celu ściągnięto ponad 50 tysięcy żołnierzy SS i policji, w tym bryganę złożoną z kryminalistów oraz oddziały składające się z kolaborantów z ZSRR. Dowódcą sił niemieckich zwalczających powstanie został generał SS Erich von den Bach-Zalewski. Przyczynił się on do ataku na powstańców, dysponując wsparciem lotnictwa, czołgów i artylerii. Niemcy zdobywali dzielnicę po dzielnicy. Pierwsza została zajęta wola, a toż po niej ochota. W odwecie za opór stawiany przez powstańców, hitlerowcy wymordowali od 40 do 70 tysięcy mieszkańców tych dzielnic. Wykorzystywali także cywilów jako żywe tarcze podczas ataków na pozycje powstańców, palili szpitale i rozstrzeliwali jeńców. Terror nie odniósł jednak skutku, powstańcy bowiem kontynuowali walkę. W połowie sierpnia Niemcy rozpoczęli atak na Stare Miasto, które zdobyli 2 września. Powstańcy ewakuowali się kanałami do śródmieścia i na Żoliboż, a hitlerowcy zamordowali około 7 tysięcy rannych i 35 tysięcy ludności cywilnej. Ich kolejnymi celami były powiśle, czerniaków i Żoliboż, które zaatakowali, aby odciąć powstańców od wisły i ewentualnej pomocy wojsk sowieckich. W tej sytuacji na początku września dowództwo Armii Krajowej podjęło rozmowy o kapitulacji. W tym czasie też Stalin wznowił działania Armii Czerwonej, która 14 września zajęła prawobrzeżną dzielnicę Warszawy-Pragę. Na wieść o tym generał Komorowski przerwał rokowania, co było na rękę Stalinowi. Dążył on bowiem do jak największego osłabienia AK i zniszczenia Warszawy jako ośrodka Polskości. Ostatnim bastionem powstańców w Warszawie było Śródmieście. Jednak w sytuacji braku realnej pomocy ze strony aliantów, wyczerpania amunicji, żywności, leków, generał Komorowski podjął decyzję o kapitulacji. 2 października 1944 roku, po 63 dniach walki, podpisano układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Wobec uznania Armii Krajowej przez zachodnich aliantów za armię sojuszniczą, Niemcy musieli potraktować powstańców jako jeńców wojennych jednak całą ludność stolicy wysiedlili a specjalne jednostki saperów przystąpiły do palenia i burzenia miasta w tym także zabytków władze cywilne polskiego państwa podziemnego po kapitulacji powstania opuściły Warszawę i pozostały w konspiracji generał Komorowski trafił do niemieckiej niewoli wówczas nowym komendantem głównym armii krajowej mianowano generała Leopolda Okulickiego pseudonim Niedźwiadek Powstanie warszawskie było wydarzeniem bezprecedensowym w dziejach II wojny światowej. Słabo uzbrojeni powstańcy ponad, przez ponad dwa miesiące bronili się przed jedną z najpotężniejszych armii świata, zadając jej poważne straty. W walkach zginęło około 16 tysięcy Niemców i ich sojuszników, ponad 9 tysięcy odniosło rany. Jednak straty Polaków były wielokrotnie większe: zabitych zostało około 18 tysięcy powstańców. 25 tysięcy odniosło rany, a 16 tysięcy dostało się do niewoli. Ogromne straty poniosła także ludność cywilna. Blisko 150 tysięcy mieszkańców stolicy zginęło podczas walk lub zostało zamordowanych przez hitlerowców. Zniszczeniu uległo ponad 80% zabudowy miasta. Powstanie zakończyło się polityczną i wojskową klęską. Przystępując do niego polskie władze liczyły, że skróci ono czas potrzebny Armii Czerwonej do zajęcia Warszawy i pozwoli wystąpić wobec Sowietów z pozycji gospodarza. Jednak nie wzięto pod uwagę faktu, że Stalin nie miał żadnego interesu we wsparciu walczących powstańców. Wręcz przeciwnie. Wybuch powstania i walki polsko-niemieckie sprzyjały jego planom dotyczącym powojennych losów Polski. Spory zwolenników i przeciwników decyzji o wybuchu powstania trwają do dziś. Władze Związku Radzieckiego nie wsparły powstania, ponieważ nie planowały oddać władzy w Polsce rządowi na uchojstwie. Jego miejsce miały zająć posłuszne im władze komunistyczne. A więc, zdaniem Stalina, im więcej powstańców, żołnierzy, a w szczególności oficerów, czy też przedstawicieli polskiego państwa podziemnego, zginęłoby w powstaniu, tym mniej problemów miałby komunistyczny rząd. Musimy też pamiętać o tym, że ani sami powstańcy, ani żołnierze, ani przedstawiciele polskiego państwa podziemnego zaangażowani w konspirację nigdy nie pogodziliby się z dalszą utratą niepodległości przez Polskę. Wsparcia polskim powstańcom nie udzieliła także administracja USA. Prezydent Roosevelt był zainteresowany przystąpieniem Związku Radzieckiego do wojny z Japonią, dlatego też nie naciskał na Stalina w sprawie powstania. Rząd Wielkiej Brytanii najpierw zarzucił Polakom, że nie uzgodnili z nim momentu wybuchu tego zrywu, potem zwlekał z uznaniem Armii Krajowej za armię sojuszniczą, co posłużyło Niemcom za pretekst do mordowania schytanych powstańców. Dopiero po prośbach generała Sosnowskiego lotnictwo aliantów rozpoczęło zrzuty zaopatrzenia dla walczącej Warszawy. Jednak początkowo Sowieci nie zezwolili samolotom Rafu na lądowanie na zajętych przez siebie lotniskach, co powodowało olbrzymie straty wśród załóg. Dopiero w drugiej połowie września Stalin wyraził zgodę na lądowanie, lecz wówczas powstanie już właściwie upadało. Na zdjęciu, a właściwie na zdjęciach, widać ruiny Warszawy, to co zostało z niej po zakończeniu powstania. W tych, Widząc te ruiny i zgliszcza, należy się przede wszystkim Zastanowić nad jedną pewną, bardzo ważną, lecz zarazem delikatną kwestią. E, do dzisiejszego dnia podnoszone są wobec polskiego e, rządu, polskiej administracji e, wnioski o przekazanie e, kamienic byłym żydowskim właścicielom. Teraz, widząc te zdjęcia, te wszystkie roszczenia można po prostu uznać za wręcz bezpodstawne, gdyż kamienice, co do których Składa się roszczenia, po prostu w trakcie powstania albo już po jego zakończeniu przestały najzwyczajniej w świecie istnieć. Są więc odbudowane, w najlepszym wypadku zrekonstruowane. A więc e, ktoś musiał ponieść już inny nakład pracy czy też pieniędzy, aby one powstały. Stąd e, można uznać, że takie roszczenia e, są z jednej strony zupełnie bezzasadne. Druga kwestia. To właśnie kwestia oceny powstania, jego zwolenników i przeciwników. Z jednej strony mamy ten wielki heroizm Polaków, e, mieszkańców Warszawy, e, który udowodnili całemu światu, stając w nierównej walce z Niemcami, a z drugiej strony mamy ogromną tragedię nie tylko powstańców, ale także cywili. Mamy niemiecką zemstę i właściwie powstanie które na skutek niedoinformowania, złego przygotowania i złej organizacji tak naprawdę z góry skazane było na porażkę. Dziękuję za uwagę.